Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Tam was w grze Brotato. Tak, nadal po angielsku. Nadal na wersji beta. I dzisiaj zgodnie z obietnicą gramy Vagabondem. Czyli nowym bohaterem, który to wyrusza. Niczym typowy bohater RPGa na wielką przygodę. Będąc, można powiedzieć, mistrzem każdej broni. Bo jak widzicie, możliwe, że z opisu. Dla tych, którzy nie mówią po angielsku, już tłumaczę. Każda broń zawsze dodaje się do bonusów wszystkich pozostałych broni. Więc nasz cel to zgromadzić po prostu 6 broni. I zawsze będziemy mieć maksa bonusów. Najpierw takich właśnie teraz, które mają podwójne klasy i się nie nakładają. No, ale za to nie możemy mieć tej samej broni dwa razy. Niestety, smutne. Mam też mniej pancerza i mniejsze, jakby niż przyrost szczęścia i zbierania. Ale tak czy inaczej, rozpoczynamy i grę zaczniemy z kijem. Mam też go quarter staff, głównie dlatego, że ma 2% bonusu do expa, więc może być ciekawie. No i oto wyruszamy. Dosłownie z plecakiem niczym poszukiwać przygód, czy jak mówię, bohater RPGa. No i zobaczymy, dokąd to po prostu zawędrujemy. Tak, jak zapewne niektórzy z was słyszą, nawet to było bardziej słyszalne. Mniejsze jeszcze trochę dźwięki gry. Żeby zacząć mieć damage, bo to jest uniwersalne, ale tak. Więc najprościej mamy nowego soundtracka przygotowanego specjalnie na spotkanie z tym postacią. Tak, a czym prędzej będziemy musieli zacząć zbierać inne bronie. Ale nie jest to takie proste, bo jak widzicie, mam prymitywny i średniowieczny, dlatego też staram się przelosowywać. Biorę na coś innego. Dobra, shurikena weźmiemy, bo to jest ogólnie dobra broń. Ma niestety tylko jedną traitę, ale jest najgorzej. No i przykaz nasz kij zaraz będzie miał właśnie ulepszenie drugiego poziomu. Trzeba w sumie quarter staff, co jest zawsze lubię nazwać właśnie kosturem, czy laską bojową, chociaż bardziej kosturem, bo laska to jest cane bardziej w takim tłumaczeniu. Więc tak, quarterstaff jako kostur, nie jako kij bojowy. Na pewno nie jako drąg, jak to było w Baldur's Gate 3 przez jakiś czas. W sumie nie wiem, czy to zmienili, bo ostatnio gram w Baldur, to tylko po angielsku. No ale dobra, bierzemy shurikena na ten czas, przelosujmy i intuitywne, precyzyjne. No, znowu coś fajnego, tylko że pokrywa się z tym, co już mamy. Ale pomyślę. Bo zawsze ta broń widzę, że będzie miała wielkie bonusy za lifesteala. Mi się chyba jakieś zlecenie dali, ale nie, nie, nie. To zostawmy w sumie na odcinek z prymitywnego dzikusa i dobra. Idziemy. Dwie bronie. Shuriken i kostury. Coraz bardziej się to zaczyna przekształcać właśnie już takiego typowego, no jak mówię, bohatera. Mamy naszą główną broń, czyli kostur jak na razie, plus dodatkowe przedmioty, które możemy używać, shuriken. Ale no, jakby nie było, zobaczymy. Na razie jest dobrze. W sumie wydaje mi się, że będzie tu dobrze za każdym razem, bo nieważne co zdobędziemy, i tak będzie to się łączyło w jakiś tam koncept. Na trójkę, to na dwójkę i średniowieczne obuchowe. Ojoj, średniowieczne znowu. Będę musiał pomyśleć, na razie nie blokujemy. Ale dobra. Jest to fala czwarta, co za tym idzie, mamy jeszcze 3 przed pierwszym problemem. Nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o nasze kompletowanie broni. Ale może jakoś się to jeszcze uda. Się uda. Może nie. Kto wie. Tak czy inaczej, póki co kolejny sukces i no strasznie małe te zarobki. Nie wiem, czy ja po prostu nie umiem, czy co. Dobra, weźmy obrażenie dystansowe, bo wcześniej czy później będziemy mieć jakąś broń tego typu. Tutaj inżynieria, fajna rzecz, ale nie wiem, max HP albo damage. Wezmę HP, bo
Nie ufam samemu sobie. Shuriken dwójka, nie, nie. Nie mogę. Bardzo bym chciał. Prymitywne, znowu się niestety powiela, ale żywiołowe. Więc biorę. Bo zawsze mam już nową, jak nową traitę. Żywiołowe. Co tym ci teraz tylko zdobyć trzy struktury i trochę więcej tych żywiołowych broni i może, kto wie, nawet się uda zrobić wyzwanie 3 struktury i 10 właśnie żywiołów. Ale tak, nasz bohater coraz bardziej się rozwija. Mamy już broń, czyli kostur. Mamy akcesoria, które można używać, czyli shurikeny. I mamy narzędzia pomagające nam przemierzać teren, czyli pochodnie. Przecież nie wiem, co mi tak wzięło teraz na to, że... Znaczy tak to przerównuję, ale... No. Jak da się usłyszeć, jestem dzisiaj znowu w takim dosyć pozytywnym, zrelaksowanym nastroju. Ja wiem, co jest zasługa tego, że po prostu się dosyć wcześnie budziłem, więc mam czas, zanim będę miał natłok innych spraw. Właśnie znowu na posiedzenie trochę i przeszłam za nie dla was odcinka z Bortato. Tak, tutaj niech będzie ukryty. Pewno sinka, skarbonka i nożyczki, które dają precyzję medyczne. Głównie medyczne, pamiętam, żeby miało jakieś fajne właściwości, aż się zobaczę. No, regeneracja życia. Ale nie daje za dużo, więc na razie odpuśćmy. I shurikana na trójkę. Dobra. Następna fala będzie już pierwszą, problematyczną, jak zwykłem ją nazywać. Ale damy radę. Tak czuję, mamy dwie bronie już na trójki. No, możemy naprawdę dać radę. Też nie ukrywam, fajnie byłoby mieć chociaż czwartą broń. I jak się powtarzam, fajnie gdyby ta broń była z jakimś innym traitem. Najpierw w ogóle to z dwoma innymi. To jest właśnie piękne, że jeśliśmy mieli 6 broni, każda ma 2 traity. Każda ma inne te dwa, to po prostu byśmy mieli wszystkie chyba możliwe bonusy z gry. A tak to chociaż fajnie by było, gdyby każda miała jeden inny. Co? W obecnym momencie nam się udaje. A unik za żywiołowe obrażenia jak najbardziej. Tutaj regenka, definitywnie. I mamy wsparcie. Jest to nowy efekt? Jest, więc chwilowo wezmę. Wodę biorę, blokuję sobie słonia, przylosowujemy i precyzyjne średniowieczne. Mamy i jedno, i drugie. Ręka jest unarmed, więc no, wezmę. No i już zaczyna to wyglądać lepiej. Mamy 5 broni. Przy czym ręka... No ręka mogłaby pójść na wymianę, bo ona tam głównie służy do odpychania, nie do zadawania obrażeń, ale... To jest właśnie ważne, ale... No daje jakieś tam swoje bonusy, więc nie będę narzekał. Bo nie ma co narzekać. Jest ciekawie. No i jest fala 7. Jak dla tych też, którzy nie zauważyli. Co za tym idzie? No pierwsze niebezpieczeństwa, pierwsze zagrożenia, czy jak inaczej to tam nazwać, pojawiają. I możliwe, że nawet nie przezwyciężą, niestety. A mówię możliwe, bo jednak osobiście uważam, że przetrzymamy to jakoś. Okej. I co my tu w sumie innego mamy teraz? Insanity. A weźmy. Z tych opcji, no definitywnie pancerz. Tutaj 3% lifesteala niech będzie. I zero ulepszamy, słoń, robak. Psujmy i miecz. Dobra, niech będzie. Niech będzie, że się zgodzę. Głównie dlatego, że jest to ostrze, więc zawsze coś nowego. To możemy zablokować, bo niedługo i tak zdobędziemy wystarczającą prędkość, żeby móc to wziąć, a ma bardzo dobre bonusy i cebulę w sumie też zaakceptujmy. Więc fala 8. I mamy chyba do 12 trochę czasu, zanim będą większe jakieś problemy. Więc co? Wygląda na to, że wszystko jest okej. Oczywiście nie będę ukrywał nadal. Fajnie byłoby zdobyć 3 struktury, bo obrażeń żywiołów chyba już mamy. Aż nawet szybko sprawdzę? A nie, jeszcze 2 brakuje. Ale to akurat 6 broń powinna je dać.
No. I później w sumie co nam pozostanie? No właśnie te trzy struktury i będziemy mieć kolejnego jakiegoś tajemniczego bohatera. No i ostatnie, co to tak ze wszystkich, to by było 60% lifestyle'a, czyli kradzieży życia. Wampiryzmu, wyssania życia. Jakkolwiek tego nie nazwać. Czy jest to osiągalne? Nie mam pojęcia. A to fajne. 20% z inżynierii będzie dodawało się do wszystkich broni. Biorę. Nie mam na razie inżynierii, ale czemu by nie? I uwaga, uwaga. No, mamy już kompletę. Czyli mamy 25 zbierania. Trochę mniej, żeby oczywiście mam połowę. A, brakuje nam nadal jednego punktu. Mamy trochę uniku i pancerza. Fajnie. Mamy obrażenia wręcz i lifesteal. Unik, max HP. Widzę tutaj. No, jest. Jest dobrze. Nie ma co narzekać, nie ma co się przejmować. Powiedziałbym, że no, obecny zestaw jest jak najbardziej wystarczająco dobry, żebyśmy sobie mieli przezwyciężyć większość oponentów. Pozostaje tylko teraz wzmocnić swoje statystyki. I powinna być prosta wygrana. Pytanie tylko, co tak naprawdę zaproponuje nam sama w sobie gra. Z mojej strony zrobiłem na razie najlepsze, co mogłem. Teraz naprawdę pozostaje nam tylko kwestia brania najlepszych bonusów i bycia ostrożnym. W szczególności jeśli chodzi o moje lamienie. I tak. Warto pamiętać, że nieważne co zdobędziemy, dobierzemy z inżynierią, bierzemy. Bo inżynieria to teraz darmowe obrażenie na wszystko. Co jeszcze w sumie takiego ważnego? Oczywiście, że tak jeszcze biorę i tutaj pancerz nadal mamy minusowy, to weźmy. Żeby trochę to podratować. Z tej opcji krytyki, bo są najlepszej jakości i serowa broń. Mógłbym zamiast ręki, ale nie. Aż bierzemy tak, przelosujmy. Można wziąć zawsze. Okej. Okay. Dwie rzeczy są naprawdę cenne. Pytanie tylko co najpierw. Powiedziałbym, że speed i inżynieria zakryty. Potem podbijemy kryty i żywiołowe w zamian za dystansowe. Będziemy mieć dzięki temu już dziesiątkę. Zobaczymy tylko co tutaj oferują. Że to może co najwyżej okulary. Ryzykowne, wiem, ale tak. Jak już mam shurikena, to chciałbym, żeby jak najczęściej aktywowało się u niego odbicie, więc no będę brał krytyki. Plus, no nawet jeśli inne bronie nie są precyzyjne, to fajnie, żeby te krytyki mi się trafiały, bo no halo, damage, czyli obrażenia, razy dwa. Na większości przypadków, no super. Razy półtora, nie aż tak bardzo super jak razy dwa, ale nadal też mile widziane. Okej, fala 10. Idzie póki co spokojnie. Obrażenia piękne. I tak, jedyne co niskie obrażenia robi to prawdopodobnie ręka i być może pochodnia. Ale to, że ręka robi małe, to się nie przejmuje. I tak zrobiła wystarczająco dużo, dając nam trochę zbierania i dając co najważniejsze gratisowy unik. Bo bądź co bądź, dzięki temu nie muszę się aż tak nie przejmować, bo zawsze już jakąś tam bazową wartość mam. Dzięki temu. Ale jest dobrze. Obrażenia wręcz za krytyki. Trochę wbrew temu, co chciałem robić, ale niech będzie. Tutaj. Attack speed czy HP? Chyba attack speed, bo mamy go bardzo małego. Oczywiście, że pancerz. Sopel lodu. Inżynieria? Ale to chyba w każdym razie. Inżynieria 20? Tak. 100% żywioł. Ciekawe. Jest to broń dystansowa. Wyrzucimy pochodnie, bo chcę to zobaczyć w akcji. Ta pochodnia dosłownie nic nie wnosiła. Mieliśmy i żywiołowe, i punktywne już na innych. To też niestety nie wnosi, ale no, jest czymś nowym, więc chcę sobie zobaczyć. Medyczny pistolet i ten klucz. Jedno z tych dwóch może weźmiemy. Pomyśl jeszcze, które.
A póki co idziemy na falę, to będzie 11. Ostatnia przed hordą i co ciekawe mamy na 11 hordę. Na 12 hordę. O! Ale fajnie, widzę, rzuca się tym soplem i on... No, bije nieźle. Fajna bronika. Definitywnie, jeśli będę miał okazję, to będę sobie ją brał na postaciach, na których buduję żywiołowość. I na których oczywiście nie będzie przeszkadzało w mojej głównej strategii. Przygodowo mogę powiedzieć, że wydaje mi się to być bardzo dobre dla czarodzieja. Chociaż oczywiście tam równie dobrze mogę powiedzieć, że kule ognia są świetne. Różdżki są świetne. Paralizatory poniekąd też. Ogólnie większość rzeczy jest świetna, która się szkaluje od żywiołów. Tak, szkaluje od żywiołów. Skaluje. Tak. Nie szkaluje, tylko skaluje. Bo na szczęście w Brotato to nikt nikogo nie szkaluje. Ale no. Dobra. Zobaczmy, co tam będzie. Dalej. Mam 50% szans na krytyka. Ładne. Weźmy szybkość. Tak. Życie i obrażenia, ale więcej wrogów nie. Teraz pytanie, czy ja chcę coś zmieniać. Narzędzia dają co? Inżynierię. Niedużo, ale zawsze coś. Tutaj natomiast mamy... Gun. Ale czy mam wsparcie jakoś inaczej? Wsparcie mamy tym. A, żywiołość mam tym. Jeśli bym to odrzucił, możemy wziąć klucze. Trochę zmiana, ale no. Nie. I sądek medyczny odrzucimy. O, to się przyda. Tutaj. Więcej materiałów przy pokonywaniu wrogów. Zdecydowanie świetne. No, coraz to najlepsze. Dzięki kluczowi mamy coś tak wspaniałego, jak po prostu jedną wieżyczkę, która tam gdzieś pluje sobie ogniem. Nie jest ona może najprężniejsza, ale no, mamy strukturę. To jedna rzecz, a druga. 5 inżynierii oznacza... Mnie niewiele, bo to jest dosłownie... jedno obrażenie. Ale zawsze coś. I niestety jesteśmy blisko bycia martwymi. Wygląda na to, że moje właściwości... leczniczo-defensywne nie są wystarczające. Albo nie robię po prostu wystarczająco szybkiej i wystarczająco skutecznej rzezi na moich oponentach. Czekaj, to jest horda. Blisko było. Dobra, nowy przebieg. Powinienem kliknąć restart, ale mój błąd. Pytanie tylko, czy idziemy znowu z tym, czy zaczynamy może od czegoś ciekawszego. Dobre pytanie. Dziwne i ciężkie. Jak to działa w sumie? Nie jestem pewien. Ale weźmy, co mi szkodzi. Mam przynajmniej tą cechę ciężkie, którą mogę powiedzieć, że nie kojarzę. Zaraz się zobaczy. Nie mamy teraz dzięki temu też kolejny argument, czemu by dobrały jakieś broń dystansowe, bo tutaj te kolce z... Tak, sobie maczuki się skalują z dystansowymi, więc... No, zawsze coś. I okej... Okay. Nie wyszło, więc... 5% obrażeń uniwersalnie. I okej, okay, co powoduje ciężkie? No i po prostu... Znaczy nie, ciężkie jest tutaj. Po prostu procent obrażeń. Ładne. To oczywiście, że wezmę... Oczywiście, że wezmę potem tamto. O tak, znowu prymitywne się łączy, ale mamy trzecią nową cechę, czyli to będzie właśnie średnie wieczne. Pistoleta, póki co będę też brał. Przelosujmy ostatni raz, bo może coś by było ciekawego czwartego. Nie ma, trudno się mówi. Ale i tak damy radę. Przejdźmy przez chwilę. No i dobra. Co my tu w sumie dalej mamy? Level up, świetnie. To tyle, niestety. Znowu zyski są niskie.
z tej opcji 5% prędkości ataku, oczywiście, i miny. Po tej rundzie musimy kupić te miny. Tutaj ząb będzie dawał prymitywne, precyzyjne, to jest znowu prymitywne, ale będzie też obuch. Obuch widzę, że będzie z mniejszą prędkość, ale daje trochę pancerza i trochę tego. A jak to się nazywa? Życia. A niech i tak będzie. I tak będzie. W ogóle ciekawa sprawa, może się uda nam zdobyć komplet swoich prymitywnych broni, które mają poza tym, że są prymitywne, inne cechy, aktywując tym samym właśnie te cechy gratis. Tak na razie w tym wszystkim, co my tu mamy na naszym bohaterze, to jedyne, co odstaje, to właśnie najprostszy pisztolet. I jak mówiłem, chciałbym go zmienić na coś bardziej pasującego. Czy się uda, czy nie, to się przekonamy. Tak, tutaj... Ha, albo pancerz, albo szybkość. Ale brałbym szybkość, bo zaraz tam mocno spadnie. No. I dobra. Ostatnia rzecz. Kawa oczywiście. To będzie można. To też oczywiście, że biorę. Tak, czuję niestety, że jesteśmy wolniejsi. No ale za to zobaczcie, jakie ładne mamy żyćko. Przepiękne. No i pancerz. Na plusie 1. Mimo tego, że zaczęliśmy z minus 5 chyba. Nie, ładnie, ładnie. Ładnie. A teraz tylko pozostało nam tutaj się wybronić. Przejść do kolejnej fali. I powiem, że start mamy dużo... Nie powiedziałbym może, że lepszy, ale szybszy. To jest może dobre określenie. Okej. Okay. Wezmę, czemu nie? Się tak oczywiście. Z tych tutaj... Szczęście bym brał, chociaż mam połowę tylko zysku szczęścia, więc nie wiem. A inżynieria na przyszłość może. I pozwólcie, że wezmę łyka sobie trochę wody. Wow. Nawet ASMR nie zrobiłem tym razem jakiegoś wielkiego według mojego wskaźnika aktywności. Dobra, bierzemy wszystko, przelosujemy. Biała flaga definitywnie. Tarcza zamiast kamienia w sumie? No będę mógł wziąć w sumie tarcza zamiast kamienia. Jeszcze pomyślę. Tak, przynajmniej na razie blokujmy, przeruszujmy raz. Okej, okay, kamień zostaje. Nie ma przepraszam. Teraz już na stół zostaje. Okej. Okay. Ewentualnie zamiast pistoletu, jak mówiłem. Pistolet jest tutaj tak na razie po prostu na doczepkę. Przy czym nie myślę konkretnie o tym, żeby się go pozbywać jakoś szybko czy koniecznie, ale... No może to być sensowne rozwiązanie. I no, póki co muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie się gra Vagabondem. To dosłownie, nie wiem czy tłumaczyłem w tym odcinku, jak można byłoby to przełożyć na polski, ale włóczęga, wędrowiec, coś tego typu. No, chyba to są najlepsze jakieś takie określenia. Może włóczyki poniekąd. Chociaż włóczyki, co teraz mi się kojarzy z tymi, no, jak to się nazywało, no... Nie wierzę, że nie pamiętam, jak oni się nazywali. Połeba, czemu ja nie pamiętam? Muminkami, tak, muminki. A tam była chyba postać właśnie włóczyki, ja. Takie dosłownie... Chyba to był tam... Nie, jedyny, bo tam jeszcze była jakaś taka mała, wredna dziewczyna. Tam dziewczynka bardziej powinna powiedzieć niż dziewczyna. Ale to była jeszcze właśnie jedna taka postać ludzka. Chyba to jest właśnie poza nią jedyna postać ludzka, którą kojarzę. Chyba taki zielonkawy płaszcz miał, właśnie kapelusz ciągle. I nie wiem, czy on nie grał na jakimś instrumencie. Jakimś, czy to był flet, czy tam fletnia, czy coś tego typu. Ale tu mogę już naprawdę, jakby, na dwie raz mówić. I to dziecięce, po prostu jakieś wymysły mogą przeze mnie przemawiać, ale dobra. Szybkość... I pancerz. Nie, pancerz mam dobry, to szybkość. I tak, 10 szczęścia zamiast 2 obrażenia, procenty. Wierzałem, że prawda to tylko 5 szczęścia. Ale i tak, lepiej mieć pozytywne.
szczęście zażywiołowe przetrzymam. Ale koniecznie mi to brał. Tak, tak, piękne. To weźmiemy. To w sumie też być można. A to jeśli szczęście znowu nam to obniży. I okej. Okay. Mamy dwie struktury. Pozostało nam tylko zgromadzić 5 obrażeń od żywiołów jeszcze. I powinniśmy być w stanie w wyzwaniu na jakąś tam postać sprostać. Pytanie tylko, czy dostaniemy tą ostatnią strukturę. A potem obrażenia. Wiem, że to dużo. Oczekiwać, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Ale prawda jest, że tego nie oczekuję. Fajnie by było po prostu, ale nawet jeśli się nie uda, to tam sobie przyjemnie posiedzę. Pogam tym szęgom. To wiem, może nawet wygram. Przyjemnie by było. Ice Cube. Okej. Okay. Dwa brzmienia z żywiołów. Świetnie. Weźmy na razie te rzeczy, które są takie pewne. Świetnie. Właśnie, czy to zwiększa? Tak, zwiększa jeszcze bardziej zdobywane expy. Z 2% na 5. Świetne. I cóż, jakieś takie niebezpiecznie wysokie obrażenia tutaj poprzyjmowaliśmy. Nasze umiejętności lecznicze nie są najwyższe. Na całe szczęście mamy za co przynajmniej 8% szans na leczenie się zawsze, jak podnosimy tego zielonego cośka, tego pypka, tego materiała. Tam grudkę. Nie wiem, jak ja bym mógł na nim mówić. Ogólnie to tą walutę i doświadczenie zarazem. Tak, dla tych, którzy nie zauważyli, to jednocześnie są pinionuc. Jednocześnie są to te, no, expy. Dobra. Okej. Jest dobrze, jest dobrze. Nie zginiemy tutaj. Świetnie. Dobrze, gwiazdoklucz. Pancerz za speed. Okej. Tutaj, o, 9% uniku. Naprawmy szczęście. To jest jednak ważniejsze. Źle. Wow. Będziemy mieć trzecią strukturę. Teoretycznie. No chyba, że miny się nie liczą, to wtedy nadal będziemy mieć jedną. Ale tak czy inaczej jest nieźle. Powiedział. Może nawet, jeśli nie nieźle, to przynajmniej stabilnie. To tak też da się określić. No i nawet mogę przyznać, że teraz to czuję, że mocno zbieram te doświadczenia. Jakoś tak chyba mamy trochę stabilniejsze i mocniejsze to wszystko. Nie wiem, czy to jest zasługa tej kaktusowej maczugi, czy czego. Ale czuję, że naprawdę lepiej się przebijam przez te hordy mobków. I podejrzewam, że to może być naprawdę maczuga z kaktusa, bo ona ma te swoje fajne kolce, które też przy każdym uderzeniu trochę pomagają mocniej. A może coś innego? Nie mam pojęcia naprawdę. Natomiast o czym mam pojęcie, to to, że zgromadziliśmy 439 materiałów. Nieźle. Czemu nie? Okej. Okay. Dwa poziomy. Mamy obrażenia od żywiołów. Świetnie. Regenerację podbijmy. I zaliczyło się to. Mamy to. Bierzemy więc kaczuszkę, bo już nie jest potrzebne. Medyczna wieżyczka. Świetnie. Pancerz oczywiście. Tak. Chyba wszystko mamy z takich istotniejszych rzeczy, czy nawet najistotniejszych ogarnięte, więc lecimy. Lecimy na podbój. Fala 10. I w sumie znowu zapomniałem sprawdzić, gdzie, kiedy będziemy mieć jakie wyzwania. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie, bo nawet jeśli nie pamiętam, w których będą hordy, czy elity, to jakoś sobie powinienem poradzić. Chociaż tym krwom przydałoby się trochę więcej pancerza. No i może unik.
Jeśli bym miał trochę pancerza jeszcze i uniku, to może bym się czuł bezpieczniej. Ewentualnie szybkości, żeby uciekać. Chociaż wolę pancerz i unik, bo pancerz i unik bardziej pozwalają walczyć, niż uciekać. A jak wiecie, za bycie tu, teraz, na miejscu i walczę, nie dostajemy materiały, bo pokonujemy wrogów. A pokonywanie wrogów i zdobywanie materiałów daje nam bądź co bądź przewagę na następnych falach. No chyba, że gramy tym, a pacyfistą. On nadal jest wyjątkiem od tej reguły, gdzie on w sumie, jak tak myślę, to on w sumie chyba w ogóle nie chce, tak, nikogo nie chce ubijać. No i też inne postaci też mają czasami jakieś specjalne warunki, przykładowo, pamiętam jak się nazywa, ale jest jeden tutaj postać, który podobno chce walczyć i tak dalej, ale też chce to robić w taki sposób, żeby żadnego drzewa nie zniszczyć. Dostaje jakieś takie fajne właśnie beneficje za to, że no drzewa mu przeżywają. Oczywiście nie powiem, że to jest konieczność, żeby je zostawiać, ale no dopóki nie macie jakiegoś bardzo wysokiego szczęścia, żeby gwarantować, żeby wam wypadać przedmioty, to pamiętam, że też bardziej się opłacało właśnie nie ruszać tych drzew. Później jak jesteście bardziej już tam rozkręceni, to wasza decyzja, czy chcecie po prostu zostawiać, żeby mieć te bonusy za postać, czy wolicie właśnie zbierać przedmioty ewentualne. Ja mogę powiedzieć, że doświadczenia z tą postacią za bardzo nie mam. W sensie sobie tam próbowałem kiedyś chyba. Przy czym zgaszam, chyba, bo nie pamiętam. Wiem tylko, że mi nie wychodziło, się nawet próbowałem, więc no nie musicie słuchać moich sugestii. Dobra, tak. Po tej rundzie będziemy mieć już najlepszą kaktusową maczugę. Jej. Będzie świetnie. Okej, mamy pierwszą elitę. Ta jest dosyć prosta na początku. Potem się staje chyba trochę bardziej irytująca. Ale tak, nie będzie może najgorzej, jeśli właśnie będę się trzymał tak trochę, nie całkowicie na wprost, ale blisko. Aha! Nie, mi się wydawało, że on działa trochę inaczej. No niedobrze, jednak. Teraz chciałbym mieć wysoką szansę na unikanie. Nie chcę ginąć, proszę, dajcie mi... No nie. Ale mamy Technomage'a. Dwie wieżyczki na początku. Dostajemy prędkość ataku wieżyczek za każdy elemental damage. Za każdą strukturę dostajemy 2 elemental damage'u. Ale wszystko jest droższe i musimy polegać tylko i wyłącznie na wieżyczkach i magii. A do wyboru na start mamy nawet ciekawą selekcję. Dobra, tak czy inaczej Technomag już w kolejnym epizodzie. W tym się nie udało nic zrobić poza tym, że odblokować Technomaga. Ale i tak dzięki wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i no cóż, do usłyszenia już niebawem, więc trzymajcie się i hej hej!